Cześć, witajcie. Zapraszam Was dziś na recenzję smartfonu z dosyć popularnego u nas segmentu w okolicach 2,5 tysiąca złotych. To Motorola Edge 50 Neo. Skoro już mam pudełko w ręku, to na początek zaznaczę, w pudełku nie ma niestety ładowarki, natomiast na szczęście znajdziemy estetyczny, dobrze zrobiony pokrowiec w kolorze korespondującym ze smartfonem, a to ważne. No, słodem braku ładowarki, pudełko pachnie. A sam telefon jest po prostu przeuroczy. Oczywiście nie jest to jedyny kolor, w jakim możecie go kupić, a za kolory odpowiada znowu firma Pantone, z którą Motorola współpracuje. Ten nazywa się Ponichiana. Ach, jak to brzmi. No i do tego świetnie wygląda. Telefon ma plecki wykończone tworzywem imitującym skórę, nie brudzi się, nie rysuje, a do tego zapewnia pewny chwyt. Jak widzicie, telefon jest dosyć kompaktowy jak na dzisiejsze czasy, a to, że jest również stosunkowo płaski, dodatkowo sprawia, że jest po prostu najzwyczajniej w świecie poręczny. Jest też dobrze wyważony i pod adresem ergonomii nie mam tym razem żadnych zarzutów. Może poza tym, że tradycyjnie dla Motorola podekranowy czytnik linii papilarnych mógłby być trochę wyżej. Na pocieszenie czytnik działa bardzo dobrze, podobnie zresztą jak rozpoznawanie twarzy. Do jakości montażu absolutnie żadnych zastrzeżeń mieć nie można, a urządzenie wygląda naprawdę świetnie. W parze z dobrym wyglądem idzie również wytrzymałość. Ten telefon ma wytrzymałość certyfikowaną militarnym standardem 810H. Do tego z przodu mamy szkło Gorilla Glass 3, dosyć wytrzymałe. A do kompletu jeszcze mamy szczelność w klasie IP68, także nie ma problemu, jeżeli ten telefon przypadkowo zamoczymy. To nie koniec moich zachwytów nad tym telefonem, bo kolejnym elementem, który mnie w nim zachwycił, jest wyświetlacz. Jest niewielki. Tak jak powiedziałem, to kompaktowy telefon z ekranem o przekątnej 6,4 cala. Jest to oczywiście matryca Pi-OLED z odświeżaniem do 120 Hz, które może działać automatycznie, ale możemy je przypiąć na sztywno na wyższym poziomie. Ale najważniejsze jest to, jak ten ekran sprawdza się w codziennym użytkowaniu i jak wygląda. A sprawdza się doskonale, nawet słoneczne dni, chociaż jasność szczytowa nie jest najbardziej imponująca obecnie na rynku, bo raptem 2800 nitów. Niektórzy chwalą się wyższymi jasnościami, ale nie zawsze te ekrany rzeczywiście tak efektownie wyglądają w rzeczywistości. Ten w Motorola Edge 50 Neo wygląda znakomicie w rzeczywistości. Piękne kolory, naprawdę dobra jasność i doskonale sprawdził się w słoneczne letnie dni, a byłem z nim w kilku całkiem fajnych i bardzo słonecznych miejscach. I w żadnym z przypadków ten smartfon mnie nie zawiódł i wyświetlacz tej niedużej Motorolki jest moim zdaniem największym zaskoczeniem w tym telefonie. Nie zaskakuje natomiast wyposażenie komunikacyjne tego smartfonu, bo po prostu wszystko co potrzebne tutaj mamy. 5G jest, NFC jest, jest Wi-Fi 6, jest też wsparcie dla technologii eSIM. Czyli wszystko, czego obecnie w zakresie komunikacji możemy potrzebować, w tym smartfonie znajdziemy. I oczywiście żadnej niespodzianki nie ma, wszystko działa bezproblemowo i na żaden z aspektów skarżyć się nie zamierzam. Podczas połączeń jakość dźwięku w słuchawce jest dobra, nas słychać również dobrze, natomiast nieco lepsze mogłyby być głośniki. Mamy tu niesymetryczne stereo, dolny głośnik plus słuchawkowy. No i na dzień dobry ten dźwięk nie jest tak do końca zrównoważony, a po drugie, temu multimedialnemu głośniczkowi zdarza się niestety zaharczyć czasem nieprzyjemnie. Szczególnie na wyższych poziomach głośności dźwięk jest po prostu zniekształcony. Głośniki można by było jednak tutaj poprawić, a niestety mini jacka nie ma, więc jesteśmy skazani wyłącznie na bezprzewodowe słuchawki. Smartfon jest niewielki, zatem wewnątrz tkwi niewielki akumulator. 4310 mAh to jednak mało jak na obecne standardy, ale chyba z racji wymiarów smartfona można mu to wybaczyć. Generalnie bateria jest w stanie wytrzymać do 2 dni bez ładowania, natomiast w praktyce bardziej bym się skłaniał do cowieczornego ładowania tego telefonu po to, żeby bezstresowo przeżyć z nim kolejny dzień. Oczywiście tak jak wspomniałem, ładowarki w zestawie nie mamy, ale za to smartfon ładuje się dosyć szybko, bowiem z mocą 68 W. Jeżeli będziemy mieli kompatybilną ładowarkę, napełnienie akumulatora zajmie w granicach 45 minut. Możemy też oczywiście ładować ten telefon indukcyjnie, no ale to wiadomo, to już zajmie sporo dłużej. Kompaktowa motka daje się polubić jeszcze za coś. Za czystego Androida.
W tym interfejsie nie ma praktycznie żadnych zbędnych dodatków. Jest jedynie pakiet przydatnych dodatków zgrupowanych w jednym folderze Moto. Warto wyróżnić aplikację Smart Connect do łączenia smartfona z komputerem. Jest też strefa rodzinna, jest też strefa gier. No i najważniejsze, jest też niezmiennie pakiet kultowych ułatwień, jak chociażby ten gest do włączania latarki. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. Najważniejsze, że nie ma w interfejsie śmieci. Wszystko jest takie, jakie byśmy oczekiwali, a to, co potrzebujemy, po prostu możemy sobie pobrać. Jest w interfejsie oczywiście trochę opcji personalizacyjnych i niezmiennie jest specyficzny motorolowy Always On Display. Nie świeci on na ekranie cały czas, a pojawia się tylko wtedy, kiedy poruszymy telefonem. Chodzi oczywiście o oszczędzanie akumulatora. Motorola nie pożałowała też bebeszków. Mamy tutaj MediaTeka Dimensity 7300, wspieranego obfitym zestawem pamięci 12 GB RAM-u plus 512 wewnętrznej, z czego oczywiście możemy sobie jeszcze widzieć kolejne 12 GB RAM-u wirtualnego. No jak ma to chodzić, jak nie po prostu bardzo płynnie? No chodzi płynnie, zastrzeżeń do wydajności tego smartfona mieć nie można, daje się pograć, urządzonko się nie przycina, nie trotluje, kultura pracy jest naprawdę wysoka. Nawet zapędzona do wytężonej roboty motka nie nagrzewa się zanadto. Zatem z wydajności tego smartfona, oczywiście w odniesieniu do jego ceny, możemy być naprawdę bardzo zadowolonymi. A jak wypadają aparaty fotograficzne? Główny ma 50 megapikseli i optyczną stabilizację obrazu. Szerokokątny ma 13 mega i opcję zdjęć makro. A na koniec mamy jeszcze 10-megapikselowy aparat z teleobiektywem. W tej cenie nie zawsze się to pojawia, a tu mamy. Komplet dopełnia 32-megowy aparat do selfie. Jak to wszystko sobie radzi? Generalnie z aparatów można być znowu bardzo zadowolony. Aparat główny robi świetne zdjęcia w dzień i całkiem przyzwoite, chociaż nie spektakularne w nocy. W nocy niestety widać trochę szumów, czasem zdarzają się przekłamania kolorów, a autofokus czasem fiksuje. Niemniej jak już pstrykniemy to zdjęcie, raczej będziemy zadowoleni. W nocy proponowałbym jednak nie używać pozostałych dwóch obiektywów, bowiem z racji swojej specyfiki dysponują gorszymi przysłonami, nie mają stabilizacji, niech zdjęcia nie będą już tak rewelacyjne. Ale w dzień każdy z obiektywów zapewni nam dobre efekty, przy czym musimy pamiętać, że każdy z obiektywów ma swoją manierę odzwierciedlania kolorów. Nie jest ona identyczna, bez trudu rozpoznamy, który obiektyw zrobił jakie zdjęcie. Dlatego moim zdaniem jak najdłużej należy trzymać się aparatu głównego. Selfiaki również wychodzą bardzo fajnie i tu, podobnie jak w przypadku pozostałych aparatów, w dzień jest doskonale, w nocy powiedzmy, że nader przyzwoicie, do rewelacji troszeczkę brakuje, ale to zrozumiałe, przecież to nie jest flagowiec, a raptem telefon ze średniej półki. Nie oczekujmy zatem cudów, ja z tych aparatów generalnie jestem zadowolony, a zestaw jest nader uniwersalny, a przede wszystkim niezawodny. Tym telefonem ciężko naprawdę schrzanić zdjęcie. I moim zdaniem w spontanicznym fotografowaniu to właśnie jest najważniejsze. A jeżeli chodzi o filmowanie, no to cóż, też mogłoby być lepiej. 4K nagramy tylko aparatem głównym i tylko w 30 klatkach na sekundę, ale za to z dobrze działającą stabilizacją. I filmując w 4K zawczasu musimy wybrać, którym obiektywem chcemy nagrywać, bo w 4K nie jest dostępna możliwość przełączania się pomiędzy obiektywami, którą mamy przechodząc do Full HD. No ale czy ktoś teraz nagrywa jeszcze w Full HD? Do jakości i płynności jej filmów nie mam zastrzeżeń, natomiast ich dźwięk, no cóż, dźwięk mógłby być lepszy. Wisienką na torcie jest prosta, przejrzysta i przyjazna aplikacja fotograficzna. Motorola Edge 50 Neo zadebiutowała w cenie nieco poniżej 2,5 tysiąca złotych, ale obecnie można już ją znaleźć jeszcze taniej. Czy warto? Króciutko, w zasadzie tak. Tu prawie że wszystko zagrało, poza głośnikami, ale generalnie ten telefon sprawia naprawdę bardzo sympatyczne wrażenie, szczególnie jeżeli poszukujemy urządzenia niewielkiego. Tu prawie wszystko jest super, wygląda świetnie, ma doskonały wręcz wyświetlacz, przyzwoitą wydajność, czyściutki, niezaśmiecony interfejs, uniwersalne i nader przyzwoicie spisujące się aparaty fotograficzne, które jednak filmując mogłyby trochę lepiej rejestrować dźwięk. No i skoro o dźwięku mowa, to głośniki multimedialne w tym telefonie są najzwyczajniej w świecie słabe, chociaż stereofoniczne. Narzekam też oczywiście na brak ładowarki w zestawie, ale do tego niestety już musimy przywyknąć. Natomiast sam akumulator jest na miarę oczekiwań, nieduży, bo i smartfon nie jest wielki, ale robi robotę. Innymi słowy, ta Motorolka to naprawdę udana propozycja. I jeżeli szukacie niedużego telefonu w cenie między 2 a 2,5 tysiąca, to śmiało możecie ten model wybrać. A ja już się z nim żegnam
i zapraszam na kolejne recenzje. Do zobaczenia, cześć!